Minister klimatu Paulina Henik-Kloska zaproponowała niskooprocentowane pożyczki. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, panie redaktorze. To skąd pan takie wiadomości posiada? No to są oficjalne informacje, konferencja prasowa. Mnie to się nie mieści w głowie, żeby w obliczu tragedii narodowej proponować ludziom, którzy utracili dobytek życia, pożyczkę. Przed chwilą. Może się tego również pulę w niskooprocentowanych pożyczkach około 100 milionów złotych. Niskooprocentowane pożyczki na poziomie 1,5-2,5% oprocentowanie. Docelowo te pieniądze również będą mogły trafić na likwidację skutków. Skąd pan takie wiadomości posiada? No to są oficjalne informacje, konferencja prasowa. Mnie to się nie mieści w głowie, żeby w obliczu tragedii narodowej proponować ludziom, którzy utracili dobytek życia, pożyczkę. Przed chwilą odpowiedziałem na pytanie z krótkiej piłki i tego się będę trzymał. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek śmiał zaproponować rodakom, którzy utracili dobytek życia, pożyczkę. A ciekawe, na ile procent? A może jeszcze z żerantów mają przyprowadzić? Skandal. To strzał w kolano, panie minister? Nie wiem, ja w ogóle nie wierzę, że coś takiego wypłynęło. Nie wierzę. No ale... Całą falę fake newsów, straszenia, tam na podstawie tej mojej wypowiedzi ludzie byli straszeni, że będą musieli oddawać pomoc. Chcemy dołożyć do tego również pulę w niskooprocentowanych pożyczkach około 100 milionów złotych. Niskooprocentowane pożyczki na poziomie 1,5-2,5% oprocentowania. Docelowo te pieniądze również będą mogły trafić na likwidację skutków.